Witajcie, bracia i siostry. Chwała niech będzie Bogu za ten dzień, za to, że mamy czas ochłody po takich wielkich upałach. Ja myślę, że ja przynajmniej oczekuję na takie ochłody, czasy ochłody od Pana naszego, tak jak jest w Bożym Słowie napisane, aby przyszły czasy ochłody. Ochłody, ale myślę, że chodzi o takie Boże działanie, którego myślę każdy z nas oczekuje, tęskni. Pragniemy, aby Boże działanie pośród nas było większe niż teraz. Amen. Bo jeżeli nie pragniemy, to jeżeli jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy i nie tęsknimy za większymi rzeczami, za większą obecnością Bożą, za Jego większym działaniem pośród nas, to boję się, że przyzwyczailiśmy się i że może staliśmy się religijni. Amen? Grozi nam to? Grozi każdemu z nas. Myślę, że to jest... Przede wszystkim to jest Bożą wolą, aby Pan mógł działać pośród nas, bo nie chodzi tu o mnie, nie chodzi o nawet Ciebie, ale chodzi o naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby On mógł w pełni usługiwać swojemu Kościołowi, aby On mógł w pełni działać pośród nas, w pełni rozwiązywać nasze problemy. Myślę, że wielu z nas ma wiele różnych problemów, różne choroby. On chce w pełni zaspokajać wszystkie nasze potrzeby, tak? Amen, amen. Ja wierzę w to. I po prostu, czemu by On nie mógł tego czynić pośród nas? Przecież On tego chce, żeby w pełni mógł działać, w pełni objawiać swoją moc, w pełni się objawiać, pokazywać samego siebie. Ja myślę, że w pełni aby Jego Duch Święty mógł pośród nas działać, aby Jego dary się działały, objawiały. Ja myślę, że ja przynajmniej tego oczekuję i za tym tęsknię bardziej i bardziej. Ale zadaję sobie pytanie, ale to dlaczego Pan by nie mógł teraz działać? Tak? Dlaczego by Pan Bóg teraz nie mógł działać? Dlaczego gdzieś to tam odkładamy na gdzieś tam dalej? Dlaczego nie teraz? I w związku z tym, kochani, chciałbym, chociaż nie planowałem tego wstępu, tak jak teraz powiedziałem, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj przeanalizowali pewien temat, czy pewne, nie tylko temat, ale pewien stan, w którym powinniśmy chodzić. Jest to sprawa uświęcenia, sprawa uświęconego życia. Boże Słowo mówi nam, dążcie do uświęcenia i do pokoju, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc temat niesamowicie ważny, bo my chcemy oglądać Pana i w tym kontekście, którym tutaj przeczytałem, myślimy, że to dotyczy przyszłości, prawda? Myślę, że większość z nas teraz myśli, nikt nie ujrzy Pana, czyli nikt nie spotka się kiedyś w przyszłości z Panem, tak? Tak to rozumieliśmy? Chyba tak ten tekst nam podpowiada, że dążcie do świętości, bo bez tego nikt nie ujrzy Pana. A więc po prostu kiedyś w przyszłości no, nie ujrzymy Pana. Ale chcę was może troszkę wyprowadzić z błędu. Inne słowo, które też właściwie ono było słowem kluczowym, to jest drugi list Piotra, trzeci rozdział. Przeczytam może dla kontekstu od 11 wiersza do 14. To słowo też mówi o tym, abyśmy mogli być zachowani. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju.
Znowu podobne słowo, bo tu jest powiedziane, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A tam było w Hebrajczyków, które zacytowałem wcześniej w 12 rozdziale, 14 wierszu, dążcie do uświęcenia i do pokoju, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A tu jest bez skazy i bez nagany w pokoju. A więc te słowa skazy i nagany można połączyć w klamrę i napisać słowo bez uświęcenia. Abyście stanęli przed Nim uświęceni w pokoju. Tak można to powiedzieć. Ale znowu tutaj mamy taki przyszły czas. Czas przyszły. I nam wydaje się, że chodzi o to, że kiedyś Pan przyjdzie, nas zabierze albo odwoła z tego świata i staniemy przed Nim. I chodzi o to, żeby wtedy stanąć przed Nim bez skazy i bez zmazy w pokoju, bez nagany. Ale kochani, myślę, że nie w ten sposób należy ten fragment rozumieć, że kiedyś po prostu będziemy bez skazy, bez mazy, będziemy doskonali. Boże Słowo mówi nam, żebyśmy nie tyle dążyli do jakiegoś stanu, ale żebyśmy byli w tym stanie. Abyśmy byli w tym stanie. Abyśmy nie chodzi o stan, który ma nadejść, ale chodzi o stan, w którym powinniśmy trwać cały czas. Dwa te wersety mówią o właśnie czasie przyszłym, ale ale to odnosi się nie tylko do wieczności, ale przede wszystkim do teraźniejszości. Kochani, te fragmenty, które przeczytałem, one się dotyczą teraźniejszości. Jeśli uświęcenia nie doświadczamy w pełni teraz, to jaką mamy gwarancję, że kiedyś się z Nim spotkamy? Inaczej, jeśli rezultatem uświęcenia ma być oglądanie Pana w wieczności, rezultat uświęcenia jest oglądanie wieczności, to czego dowodem jest to, jeśli dziś nie oglądam Pana? Jest to dowodem tego, że brakiem uświęcenia, bo warunkiem oglądania Pana jest uświęcenie. Ale kochani, chciałem powiedzieć, że my jesteśmy powołani dzisiaj, aby już dzisiaj oglądać Pana naszego. Aby być w Jego obecności, aby doświadczać, tak jak powiedział na wstępie, całej Jego pełni, abyśmy dzisiaj oglądali Pana, tak jak śpiewaliśmy pieśń Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Znowu czas przyszły, ale w Mateuszu tam nie jest czas przyszły, tylko teraźniejszy, albowiem oni Boga oglądają. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. I myślę, że wiemy, o co chodzi, że kiedy nasze serce jest czyste, uświęcone, oddzielone, wtedy mamy tą właściwą relację z naszym Panem. I tu jest jeszcze taka inna kwestia, jak dążenie do świętości. Więc jest takie słowo, dążcie do świętości, albo starajcie się być znalezieni, dążcie do świętości. I myślimy sobie czasem, że to dotyczy takiego, no jakiegoś starania się własnymi siłami, żeby osiągnąć pewien stan, w którym już będę naprawdę tak uświęcony, że wtedy Pan może mnie zabrać. Albo wtedy będę gotowy, żeby móc się z Bogiem spotkać. I tutaj myślę, że też nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że słuchaj, dąż do świętości, bo kiedyś nim się staniesz, tak? Bo kiedy my coś, do czegoś dążymy, to znaczy, że kiedyś coś osiągniemy, jakiś stan. Ale tu nie chodzi o to. Apostoł Paweł czy apostoł Piotr wielokrotnie mówili, bądźcie teraz jakimi? Świętymi. Nie dążcie do tego, żeby być świętymi, ale żyjcie teraz życiem świętym, ponieważ jesteście świętymi. Jesteście wybrani, świętymi, oddzieleni.
I z tym dążeniem również chciałbym to jeszcze tak obrazowo przedstawić. Przypomniało mi się na przykład o czuwaniu. Czy Pan Jezus mówił, dążcie do czuwania, czy powiedzmy starajcie się o to, żeby czuwać. Nie, nie w tym kontekście. On powiedział, czuwajcie. Nie tylko myślcie o tym, żeby czuwać, albo jakoś starajcie się, żeby czuwać. On powiedział, czuwajcie. Teraz, cały czas, nie tylko na czas, kiedy Pan ma przyjść. Pan Jezus nie powiedział, dążcie do zbawienia. Nie. On powiedział, jesteście zbawieni i żyjcie nowym życiem. Pan Jezus nie powiedział, żeby dążyć do bliskości z Bogiem, żeby dążyć do tego, żeby człowiek był jak najbliżej. Wiecie, ja czasami nie lubię takich pieśni, które mówią, że jest taka jedna pieśń, która mi się akurat nie podoba, gdzie jest powiedziane, że mogę, może źle rozumie tą pieśń, ale gdzie jest powiedziane, że mi wystarczy, że siedzę na progu świątyni i po prostu nie muszę być tak blisko Boga, tylko wystarczy, że jestem na progu, że mogę siedzieć i odpoczywać. Może nie rozumiem tej pieśni, ale kochani, Bogu nie chodzi o to, abyśmy zbliżali się do Boga. Bogu nie o to chodzi, żebyśmy się zbliżali do Boga, ale Bogu chodzi o to, żebyśmy chodzili z Bogiem, żebyśmy byli w Jego całkowitej bliskości. Mi nie zależy na tym, żeby się zbliżać do Boga i mieć świadomość, no jeszcze mi brakuje, obrazowo mówiąc, parę kilometrów, albo parę dziesiąt metrów, albo choćby dwa metry. Bogu nie o to chodzi, żebyśmy z daleka patrzyli na Boga, ale Bogu chodzi o to, żebyśmy byli w samym Jego sercu, żebyśmy byli złączeni razem z Nim, żebyśmy byli w Nim, jak Boże Słowo powiada, abyśmy w Nim byli, abyśmy byli zanurzeni w Nim, całkowicie w Nim, złączeni w Nim. I dlatego to dążenie jest nieraz takie bardzo płynne i nieraz no mówimy, no wiesz, ja się staram, ja dążę, no ale jeszcze nie jestem tak, jak w tym miejscu, gdzie powinienem być. Nie mamy taką czasami świadomość, no jeszcze mi daleko do tego miejsca, gdzie powinienem być i tak myślimy, no może kiedyś, za ileś tam lat, to może już taki będę jak David Wilkerson albo jakiś mąż Boży inny, który chodzi z Bogiem. Kochani, Bogu nie o takie coś chodzi. Ale On chce, abyśmy teraz doświadczali tego stanu uświęcenia, tu i teraz, tego stanu uświęcenia, czyli może powiemy później, czym jest uświęcenie, ale właśnie nie kiedyś w wieczności, ale Bóg mówi teraz, dążcie do uświęcenia, czyli inaczej dążcie do tego, aby cały czas chodzić w tym stanie uświęcenia i nie pozwolić sobie wyjść z tego stanu uświęcenia. To nie jest coś, co ja mam dopiero osiągnąć, ale to jest coś, co dzięki łasce Bożej osiągnąłem przez zbawienie. I dlatego chciałbym, abyśmy popatrzyli, czym jest to uświęcenie. Kochani, uświęcenie, ja nigdzie tego nie wyczytałem. To, co mówię wam, nigdzie nie wyczytałem, ale po prostu tak to zrozumiałem, że uświęcenie, kochani, łączy się ściśle ze zbawieniem. I popatrzmy, czym jest zbawienie. Zbawienie to akt łaski, to wyrwanie nas z mocy diabła, jego królestwa i przeniesienie nas na terytorium Królestwa Bożego. To jest zbawienie, bo Bóg nas zbawia od grzechów, od mocy szatana, od mocy władania szatana oraz od naszej starej natury, władania naszych pożądliwości. On nas z tego wyrywa i przenosi z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna swego Jezusa Chrystusa. To jest, tak obrazowo mówiąc, zbawienie. Natomiast uświęcenie to jest stan, który pozwala nam pozostawać na terytorium tego zbawienia. To jest stan, który pozwala nam pozostawać
cały czas na terytorium tego zbawienia i korzystać z pełnych błogosławieństw tego zbawienia, które mamy w Jezusie Chrystusie. W miejscu bezpiecznym, obfitym, w którym mamy bliską społeczność z Panem, oglądając Jego chwałę, gdzie zostajemy tam pociągnięci do jeszcze większej chwały. A więc uświęcenie to jest stan, który nam pozwala pozostawać w miejscu naszego zbawienia. Bez uświęcenia niestety jest ryzyko, że możemy z tego miejsca naszego zbawienia być na nowo z powrotem zaprowadzeni do miejsca Królestwa Ciemności. Możemy wrócić do niewoli grzechu, możemy wrócić do jakiegoś związania czymkolwiek, jakimś grzechem i tak dalej. A więc uświęcenie pozwala nas zachować w tym trwaniu zbawienia naszego, w tym bezpiecznym miejscu i cieszyć się tym zbawieniem w pełni i doświadczać w pełni Boga. A więc to jest ten stan. Mówiąc obrazo jeszcze dokładniej, uświęcenie to jest oddzielenie od tego świata. Uświęcenie to jest oddzielenie. Tak, Bóg nas wyrywa i przenosi, jak gdyby oddziela od tego śmiercionosnego działania grzechu, ale właśnie to uświęcenie to jest działanie Ducha Świętego, który nas chroni, abyśmy z powrotem do tego bagna grzechu nie wracali. To jest działanie Ducha Świętego, abyśmy pozbywali się cielesnej, abyśmy panowali nad cielesną naturą, która nas prowadzi do grzechu po prostu. Nasze żądze cielesne prowadzą nas do grzechu. A więc uświęcenie to jest oddzielenie. Oddzielenie od grzechów tego świata, od tego brudu, poprzez działanie Ducha Świętego w nas, w naszym życiu, abyśmy mogli uczestniczyć w pełni świętości Bożej, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego chwale. I to właśnie za ten stan oddzielenia odpowiada Duch Święty, a także my, ponieważ to od nas w dużej mierze zależy, czy my jesteśmy w tym uświęceniu, czy damy się prowadzić, czy nie. I to właśnie Duch Święty oddziela nas od grzechu i daje nam moc do zwycięskiego życia względem naszej starej natury. Tak jak Duch Święty już w Starym Testamencie unosił się nad powierzchnią wód, między wodami, Duch Święty się unosił, jak gdyby oddzielał te wody, które były nad sklepieniem i pod sklepieniem. On od początku miał taką rolę, żeby Duch Święty oddzielać do jakichś szczególnych dzieł. I dlatego Duch Święty zabezpiecza nas przed grzechem, pomaga nam nie tylko, żeby się ochronić przed grzechem, przed upadkiem, ale również, gdy przez nieuwagę jakąś wpadniemy w grzech, Duch Święty pomaga nam wyjść z tego stanu, że możemy się ocknąć i możemy wyjść z tego stanu. On chroni nas właśnie przed zasadzkami, pułapkami diabła, dlatego że na naszej drodze, kiedy już jesteśmy na tym terytorium Bożym, diabeł pomimo tego zastawia na naszej drodze jakieś pułapki, jakieś sidła. To są grzechy właśnie, jakieś ciężary i Boże Słowo nam mówi, że one nas usidlają. I pozostając w sidłach, zdani tylko na samych siebie, staniemy się ofiarą szatana. I wtedy, jeżeli się nie wydostaniemy z tego stanu, to po prostu możemy zginąć. Dlatego Duch Święty, Jego obecność w nas uświęca nas, chroni i wyswobadza. Dlatego psalmista w psalmie 23, wierszu 5 powiada: namaszczasz oliwą głowę moją. Wiecie, pasterze w tamtych czasach brali olej i lali na głowę owcy po to, żeby ten olej odstraszał owady, wszelkiego rodzaju owady, chronił je przed owadami.
ten olejek właśnie chronił przed owadami. Dlatego tak bardzo ważnym jest ten olej, to nic innego jak Duch Święty, symbol Ducha Świętego. I tak bardzo potrzebujemy być pełni Ducha Świętego, aby żadna mucha nie siadała na nas, na nasze życie. Aby to ten Duch Święty właśnie tak nas rozpalał pierwszą miłością do Jezusa, abyśmy nie stali się letni, abyśmy się nie znużyli w tej drodze, ale to właśnie Duch Święty cały czas nas pobudza. Kochani, kiedy letniejemy, gdy zaniedbujemy modlitwę, słowo, uwielbianie Boga, wtedy się pojawia letność w naszym życiu, kiedy po prostu nie współpracujemy z Duchem Świętym, wtedy wkrada się grzech i one, te wszystkie rzeczy nas oddzielają od Boga. Bóg już wtedy nie jest tak atrakcyjny i pociągający, jak wtedy, kiedy mieliśmy pierwszą miłość. To tak jak jest z młodymi ludźmi, prawda? Kiedy się zakochasz naprawdę, to widzisz w tej drugiej osobie no, po prostu same cudowne, wspaniałe rzeczy. Widzisz same atrakcyjne rzeczy, pociągające rzeczy w tej drugiej osobie. Ale kiedy już zletniejesz, kiedy po prostu tej miłości w małżeństwie czy w narzeczeństwie nie będzie, no to wtedy ta druga osoba jak gdyby nie jest tak atrakcyjna dla ciebie, nie jest tak pociągająca. Ale Duch Święty właśnie nas uświęca, wprowadza w Bożą obecność i pokazuje nam piękno naszego Pana Jezusa, pociąga nas do Niego. On jest takim swatem oblubienicy z Jezusem, Duch Święty właśnie. To jest Jego rola, aby nas przygotować do ślubu. To jest Jego rola. Dlatego naszą odpowiedzialnością jest być w społeczności z Duchem Świętym, chodzić z Nim. Dlatego, że Duch Święty jest ściśle związany z uświęceniem. On nas przeznaczył do uświęcenia. On nas uświęca. Boże Słowo mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4:7-8. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, czyli uświęcenie, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam daje kogo? Ducha Świętego. A w 2 Tesaloniczan 2:13 czytamy: wybrał nas od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. Przez Ducha, który uświęca nas, nasze życie. Uświęca. On jest święty w swej naturze, jak sama nazwa mówi, Duch Święty. On jest święty. Jego rolą jest oddzielać. Jego rolą jest również wyrywać nas, jeżeli wpadniemy w jakiś grzech, w jakąś sytuację. I dlatego ważne jest to, aby się poddać Duchowi Świętemu, aby chodzić z Nim w społeczności. Aby się Mu poddać. Kochani, Duch Święty, właśnie tak jak też powiedziałem, że Jego rolą jest to, że pokazuje nam pewne rzeczy, sytuacje, które powinny być zmienione w naszym życiu. Nieraz jest tak, że idziemy w jakiś czas za Bogiem, ale dopiero po pewnym czasie, nie od razu, wszystko nie od razu widzimy, ale po pewnym czasie Duch Święty nam zwraca uwagę na pewne rzeczy, które powinny być w naszym życiu usunięte. I to jest takie niesamowite, bo ja się też zastanawiam nad tym, dlaczego Panie tak późno mi pokazałeś pewne rzeczy, nie wcześniej. Ja myślę, że gdyby mi to Pan Bóg wcześniej wszystko pokazał, to ja bym się chyba załamał. Ja bym nie dał rady tego po prostu, może po prostu zrobić z tym porządek. I kochani, kiedyś pamiętam, już to chyba tutaj mówiłem na tym miejscu, jeździłem z bratem Jerzem do więzienia, brałem gitarę, usługiwałem i tak kiedyś stoję na dwupasmówce, czekam na brata Jurka i Duch Święty mi nagle mówi: słuchaj, a co z twoim wujkiem? Ty tutaj tak chcesz służyć, chcesz usługiwać, a popatrzcie, nie masz relacji z wujkiem. Nie masz z wujkiem, moim wujkiem. I przecież to już trwa tyle lat. Zrób coś z tym. Idź do niego, wyjaśnij sprawę. Ponieważ kiedyś w młodości, może 15 lat wcześniej, albo 20 nawet, zaszły jakieś takie rzeczy. Ja byłem dzieckiem, wiem, że też coś powiedziałem niewłaściwego na temat wujka.
I tam po prostu relacje się, no, zupełnie się rozwaliły i nie mieliśmy w ogóle relacji z tym wujkiem, właśnie z jedynym wujkiem takim. On nie był w kościele, ale mało ważne, po prostu nie mieliśmy relacji z nim, takich bliskich. Nawet kiedy dzień dobry mówiłem, to on nie odpowiadał, więc widziałem, że był pogniewany jakiś taki, miał coś, jakiś żal. A więc, kochani, musiałem się przemóc i powiedzieć: Panie Boże, dobrze, idę, nie wiem, choćby się coś działo, co niech się dzieje, co chcę, ja idę do Niego i po prostu Go przeproszę za tą sytuację i powiem, co, że mi przykro z tego powodu i tak dalej. No, wiecie, serce waliło, bo nigdy nie wiadomo, jaka reakcja będzie po tylu latach jeszcze. Ale, kochani, poszedłem, przemogłem się i powiedziałem, że mi jest przykro z tego powodu. Czy wujek pamiętasz? Tak, tak, pamiętam. Ale to nic, ale tamte rzeczy inne, jeszcze takie inne wymieniał, ale nie związane już ze mną. Mówi: i kochani, popatrzcie się, przez tyle lat on miał coś, nie? A ja miałem sprawę, że tak powiem, na sercu i po prostu byłem później bardzo szczęśliwy, ponieważ jak gdyby relacje się zmieniły, ja zacząłem mówić mu dzień dobry, on odpowiadał, zaprosiłem go na mój ślub, był, no nie było żadnego problemu, to było takie niesamowite, a później za chyba 2 czy 3 lata zmarł i też się z tego cieszyłem, że mogłem się z nim pojednać jeszcze za życia, że mogliśmy pewne sprawy wyjaśnić sobie. I moje serce przede wszystkim było szczęśliwe, radosne, a gdyby tego nie było, nie wiem, jakby się to mogło zakończyć później. Czy nie miałbym po prostu wyrzutów sumienia, że nie zrobiłem to, co trzeba. Kochani, są takie rzeczy, które Duch Święty w naszym życiu nam pokazuje. I kiedy czytam Biblię, też się zastanawiam, bo widzę, że pewne rzeczy w Biblii tutaj jasno są postawione i jak gdyby apostoł Paweł na przykład mówi, że są pewne rzeczy, o których nawet nie warto w ogóle wspominać, czy nie godzi się wspominać w Kościele, ale są pewne rzeczy, o których trzeba mówić i to koniecznie trzeba. Są jak gdyby, jest kategoria grzechów, które są w cudzysłowie takie lekkie, które dotyczą takich zwykłych relacji międzyludzkich. I popatrzmy na przykład w Kolosan 3:8. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. No, ja sobie tu nie wyobrażam, żeby któryś wierzący miał po prostu z tymi rzeczami jakieś problemy, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie. O, tutaj jest słowo. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, co jest wymienione. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych, nie okłamujcie się nawzajem i tak dalej. Kochani, takie, ja bym to powiedział, grzechy dotyczące relacji międzyludzkich. To nie są grzechy, które ja gdzieś tam w skrytości czynię, gdzieś tam, nie wiem, nikt o tym nie wie, tylko Bóg oczywiście, bo Bóg wszystko wie, ale gdzieś tam się ukrywam. Nie, nie chodzi o to, ale tu chodzi bardziej o relacje międzyludzkie. I Bóg mówi tutaj, że to są rzeczy, które powinniśmy się z tym rozprawić, kiedy jeszcze w starym życiu to było czymś normalnym, kiedy może uważaliśmy, że takie grzechy typu gniew na przykład, albo tak jak tu czytaliśmy, złość, nieprzyzwoite słowa, czy tam jakieś kłamstewko. No, to była norma kiedyś. To po prostu ten świat dzisiaj tak funkcjonuje, że dzisiaj gdzieś tam ludzie ludziom nie wierzą i po prostu nawzajem się okłamują i tak dalej, dlatego że nie mają bojaźni Bożej. Ale ludzie wierzący też mogą takie rzeczy nosić. Skąd to wiem? A po sobie.
Nie wiem, czy wy też to po sobie sprawdziliście, ale ja po sobie to sprawdzam, że jednak są takie sytuacje, gdzie jeszcze człowiek się irytuje, gdzie człowiek no, jakoś wyraża swój gniew, gdzie po prostu jak gdyby ta stara natura objawia się jeszcze w takich sytuacjach, gdzie ktoś ci po prostu stanie na odcisk, to wtedy to wszystko w człowieku widać, co jest. I nie wiem, czy wy, ale ja takie coś jeszcze w sobie znajduję. I kochani, kiedy Duch Święty w takich momentach tobie mówi, że to wymaga korekty, to wymaga, aby to wyszło na światło dzienne, to wtedy właśnie jest ten proces uświęcenia w naszym życiu, to wtedy właśnie Duch Święty nas chce oddzielić od tych tak zwanych, w cudzysłowie, małych grzeszków, bo może takie traktowaliśmy i traktujemy i myślimy, że to nie jest nic takiego, ale tak naprawdę to są rzeczy, które nas oddzielają od Boga. I powiem wam szczerze, że chociaż już tyle lat jestem w Panu, to jeszcze mi się zdarza niestety takie rzeczy czasem zrobić. Nawet ostatnio zmagałem się z wieloma, z takimi podobnymi rzeczami, gdzie musiałem iść i wyjaśniać, pojednać się. Chciałem się za wszelką cenę pozbyć tych ciężarów, ponieważ wiedziałem, że to mnie usidla i po prostu nie pozwala mi naprawdę nawiązać taką normalną, cudowną relację z Bogiem. I to mnie po prostu ograniczało. To są te jak gdyby rzeczy, które nas usidlają i nie pozwalają nam iść naprzód. I dlatego, kochani, to jest tak bardzo ważne. I to jest napisane również do wierzących, do Kolosan. Kochani, gdy czytamy list do Efezjan, czytamy tam takie same rzeczy. List do Efezjan, również do wierzących. Kochani, o czym to świadczy? O tym to świadczy, że każdemu z nas mogą się takie rzeczy pojawić. I tutaj na przykład w rozdziale 4 pisze wyraźnie, że mamy odrzucić kłamstwo, że mamy się gniewać, ale nie grzeszyć, nie dawać diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej z żmudną własną pracą zdobywa dobra. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko to, co może budować. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wszelką złością. I tak dalej. Kochani, jest to słowo do wierzących, a więc to oznacza, że te rzeczy musiały się tam dziać w Efezie. I jesteśmy świadomi, nie bądźmy jacyś tacy uduchowieni, że w naszym życiu to się nie zdarza. Zdarza się to w naszym życiu. I kochani, chodzi o to, nie problem jest to, że możemy popełnić jakiś grzech, tak? Jakieś te grzechy, które się dzieją. To nie jest tragedia. To naprawdę nie jest tragedia. Tragedią jest, kiedy my nic z tym nie robimy. To jest tragedia. Kiedy przechodzimy nad tym do porządku dziennego i traktujemy, że to jest normalka. Efektem tego będzie to, że nie będziemy przeżywać Bożej obecności w swoim życiu. Nie będziemy przeżywać radości z wybawienia, radości zbawienia i nie będziemy przeżywać Bożego błogosławieństwa. Kochani, za wszelką cenę musimy się pozbyć tych ciężarów, bo one nas usidlają. Jednym z takich też grzechów, które nas usidlają, to umiłowanie chwały ludzkiej. I teraz wam podam przykład z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. Otwórzmy ten fragment, 42-43 werset. Jest to również bardzo niebezpieczne sidło. I ono niestety, ale również wierzących atakuje, dlatego że tu jest mowa o ludziach wierzących, którzy uwierzyli, a mimo to dali się temu sidłu opanować. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Kochani, to jest coś takiego, że no, ci ludzie powiedzieli tak, bardzo dobra nauka, Panie Jezu, wierzymy w to, naprawdę
Super. Idziemy za tym. Ale mimo to nie chcieli stracić tego, co mieli dotychczas. Jakichś swoich osiągnięć, jakichś wpływów, dlatego że to byli członkowie Rady, tak? Więc oni byli ludźmi wpływowymi, mieli jakieś powiązanie, jakieś układy, jakieś przywileje, jakieś poważanie. Po prostu jakąś chwałę u ludzi mieli, tak? Mieli swoje dobre imię i nie chcieli go stracić na korzyść pójścia za Jezusem Chrystusem. I dlatego nie weszli w pełni błogosławieństwa, ponieważ strach przed ludźmi ich sparaliżował. Boże Słowo mówi, że strach przed ludźmi usidla człowieka. I dlatego ci ludzie sobie zostawili tą chwałę ludzką, cenili ją bardziej niż chwałę Bożą. I dlatego nie weszli do pełni błogosławieństwa. Jeśli coś pozostawimy, nie rozprawimy się z tym, to nas przywiedzie kiedyś do upadku. Gdy ktoś powiedział, że jeżeli człowiek nie pozwoli, aby Duch Święty przemienił jego naturę, czy jakieś takie grzeszne zachowania, na przykład irytacja, złość, gniew, jakiś wybuch, brak cierpliwości. Jeżeli człowiek się nie da, żeby Duch Święty przemienił go, czyli uświęcił, bo to właśnie to jest ten proces uświęcenia, że nas oddziela od tych rzeczy. Jeżeli człowiek się nie podda, to kiedy się zestarzeje taki człowiek, to na starość te cechy się bardzo mocno uwydatniają, uwypuklają. One wręcz są rażące w życiu tych osób. To chyba mówił brat Michał jeszcze. I ja to mogę potwierdzić, że rzeczywiście nieraz spotykam starszych ludzi, którzy są bardzo tacy, no jak to powiedzieć, gnuśni, bardzo tacy rozżaleni na życie, na wszystko, na niezadowoleni w ogóle, narzekający, starsi ludzie. Po prostu widzę jak, ale mówię też tu o wierzących, bo wiadomo, w świecie nie ma się co dziwić, to, ale mówię o wierzących ludziach. Natomiast przypominam sobie niektóre osoby, które naprawdę, jak popatrzę na ich życie, ostatnie chwile ich życia, to pełni pogody, pełni radości, pokoju. Pomimo tego, że chorowali, że przechodzili przez ciężkie próby, doświadczenia, ich wyraz twarzy zawsze uśmiechnięty. I po prostu no to było widać, że ci ludzie poddali swoje życie pod działanie Ducha Świętego i można było naprawdę przebywać w obecności tych ludzi z wielką radością. Natomiast u tych innych, no to najchętniej tylko patrzyło się w kierunku drzwi i chciało się uciekać. Kochani, to jest efekt tego, jeśli się nie poddamy w całości działaniu Ducha Świętego. I to jest proces uświęcenia w naszym życiu. Taka ciekawostka, gdzieś to usłyszałem, że spośród 42 króli izraelskich, chyba łącznie z judzkimi, tylko 8 z nich zakończyło dobrze. Tylko 8 z nich zakończyło dobrze. Były 3 grupy. Na pozór wydawać by się mogło, że są tylko 2 grupy. Ci, którzy szukali Boga i ci, którzy nie szukali Boga. Ale były jednak 3 grupy pośród nich. Byli ci, którzy byli otwartymi odstępcami. Ci, którzy poszli za bałwochwalstwem, którzy nie wstydzili się. Po prostu totalne bałwochwalstwo. Obcych bogów mieli, różne straszne złe rzeczy czynili i cały naród to samo z nimi robił. To była pierwsza grupa. Druga grupa to byli ci, którzy szukali Pana. I oni wszystko robili w swoim życiu. Praktycznie wszystko, można powiedzieć, na 100%. Tylko, że przymykali swoje oczy na pewne złe rzeczy, które się działy w Izraelu. Na przykład pozwalali, żeby tam świątynki na wzgórkach gdzieś tam były, funkcjonowały, żeby jakieś tam się odbywały kulty. Po prostu nie robili jak gdyby porządku
szli na pewien kompromis, czy nie chcieli się narazić ludowi i pozwalali brnąć temu ludowi po prostu, aby sobie w tych grzechach trwali. I tacy ludzie, tacy królowie właśnie, pomimo tego, że oni szukali Boga i na pozór wydawać by się mogło, że wszystko jest okej, ale cały naród był zepsuty, jest napisane, a lud był nadal zepsuty. Takie możemy wersety przeczytać. I po prostu nic się nie zmieniło, nie było żadnego jak gdyby odrodzenia, odnowienia w całym Izraelu. Pomimo, że ci królowie szukali Boga. Trzecia grupa, to już wiemy, którzy to byli ci, którzy szukali sami Pana, ale też pociągali innych, wręcz przynaglali innych do tego, aby też szukali Boga. I właśnie oni byli tymi, którzy weszli w pełni błogosławieństwa, odnosili pełne zwycięstwa. Cały naród wtedy, w tym czasie, kiedy oni i kiedy nie pozwalali na zło, które było w Izraelu, po prostu nie przymykali oczy na pewne rzeczy, nie poszli na kompromis, to oni właśnie wchodzili w pełni Bożego błogosławieństwa. A więc uświęcenie rozprawia się z tym, co nieświęte. Jeżeli właśnie nie będziemy się rozprawiać w tym, co wskazuje nam Duch Święty, to będziemy mieć blokadę w społeczności z Panem i będziemy tracić siłę duchową. Nasza siła będzie słabnąć. No ja muszę powiedzieć, że nie tak dawno właśnie miałem taki czas, kiedy bardzo, bardzo, że tak powiem, osłabłem. To był chyba jeden z najgorszych moich okresów. Dopóki nie wyjaśniłem, dopóki nie pojednałem się, nie przeprosiłem, dopóty nie przyszła zmiana w moim życiu. A kochani, co jest naszą siłą? Izajasza czytamy w 52 rozdziale. Obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie. O, i teraz co jest tą siłą? Oblecz się w swoją odświętą szatę. Czyli w swoje uświęcenie, w swoją świętość. To jest twoja siła. Wtedy wróg nie może cię oskarżać. Wtedy wróg nie może ci czegoś wytknąć, ponieważ ty jesteś cały czas posłuszny Duchowi Świętemu. Oblecz się w swoją odświętą szatę, Jeruzalem, ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Tak, już żaden grzech nie wejdzie, nie będzie nic nieczystego pośród ciebie. To będzie twoja siła, gdzie nie będzie grzechu, nie będzie jakiegokolwiek zabrudzenia. Strząśnij z siebie proch, powstań, branko jeruzalemska, zdejmij z twojej szyi okowy wzięta do niewoli córko syjońska. A więc zdejmij to, co ciebie ogranicza, czyli zrzuć z siebie wszelki grzech. Zrzuć z siebie wszelki grzech za wszelką cenę. Zdejmij, ponieważ to jest twoja siła. Jeżeli tego nie zrobisz, to nie będziesz miała siły. Będziesz powoli słabnąć. Takie słowo w Hebrajczyków jest powiedziane 12:4. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Tu jest powiedziane o tej determinacji, żeby nie traktować tego tak lekko, że ja mam jakiś problem z jakimś grzechem i po prostu tak to zostawiam i to się tak ciągnie. Duch Święty mówi, aż w końcu może przestanie mówić i dopiero się obudzimy w momencie, kiedy już będzie za późno, kiedy usłyszymy głos trąby, albo kiedy Pan przyjdzie, albo kiedy przyjdzie doświadczenie i wtedy w tym doświadczeniu nie pozbieramy się, ponieważ będziemy obciążeni. Uświęcenie, kochani, to jest działanie Ducha Świętego w nas, który rozpala nasze serce dla Jezusa, trzyma nas z dala od grzechów i cielesności oraz pomaga nam rozprawić się z tymi rzeczami, gdy przez nieuwagę po prostu w to wpadniemy, wejdziemy w nie. Uświęcenie, czym nie jest uświęcenie? Uświęcenie to nie jest proces coraz większego oczyszczania swego życia. Teraz może troszeczkę to wytłumaczę, że uświęcenie to nie jest jakiś taki proces, że ja się teraz będę coraz bardziej oczyszczał, że będę, pogrążał się albo patrzył się tylko na swoje grzechy i wzwieszoną głową będę teraz, chodził w
wożę w popiele i będę po prostu smutny i będę tylko patrzył się na swoje grzechy. Nie. To nie jest coś takiego, że ja po prostu się sam własną siłą jak gdyby wpatruję w swoje grzechy albo szukam tych grzechów, bo Boże, chcę się Tobie podobać. To nie ma nic z tym wspólnego, kochani. Bo to jest też taktyka diabelska, ponieważ my wiemy, że diabeł nas może też pogrążać i oskarżać nas z grzechami, które są z przeszłości. Grzechami, które już dawno żeśmy zrobili porządek. I to jest też pułapka, którą musimy się wystrzegać, ale Duch Święty, jeżeli przychodzi, to On to robi w sposób taki delikatny i chce nam pokazać, co jest nie tak w naszym życiu, abyśmy się z tym rozprawili. On nigdy nas nie oskarża, ale On nam pokazuje. Ale kochani, to nie jest uświęcenie, to nie jest jak gdyby proces coraz większego oczyszczania swojego życia, chociaż może to tak wyglądać. Dlatego, że uświęcenie to jest stan, w którym jesteśmy bezpieczni. Uświęcenie to jest stan, gdzie jesteśmy w bezpiecznym miejscu, który pozwala nam sprawować zbawienie, w którym możemy iść, kroczyć naprzód jako zwycięzcy. Uświęcenie to nie jest coś, co ja po prostu muszę teraz jakoś pocić się i teraz, Panie Boże. Nie, jeżeli chodzi o grzechy, to jest rola Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty mi to pokaże, to ja nie będę się z Nim spierał i kłócił. Nie będę miał wtedy pokoju w sercu, nie będę miał siły, nie będę miał chęci, nie będę miał pierwszej miłości do Pana, nie będę widział atrakcyjności w tym, aby służyć Panu. To jest symptom tego, że po prostu ja jestem nieposłuszny, nie poddaję się Bogu, aby zrobił porządek z moimi grzechami. Ale kochani, to nie jest jakiś proces coraz większego oczyszczania się i teraz już jestem na takim poziomie. To tak jakby pijak mówił, piłem 10 piw, a teraz piję tylko 5. Robię postępy, nie? Robię postępy. Albo palacz mówi, paliłem 10 papierosów, a teraz palę 5 papierosów. Popatrzcie, jak się uświęcam. To nie ma nic wspólnego. Kochani, to nie ma nic wspólnego z uświęceniem. Jeżeli ty cały czas palisz, toś ty nawet nie wszedł do tego, czy pijesz, toś ty nawet nie wszedł do... Mówimy o grzechach, tak, które robisz notorycznie, z których jak gdyby nie zostałeś wyzwolony, toś ty nawet nie wyszedł z niewoli, z ciemności, nie wszedłeś do Królestwa Bożego. Ale właśnie to nie są jakieś tam tego typu postępy, że coś się poprawia, że na przykład, nie wiem, kiedyś kradłem tyle, ile się dało, a teraz tylko troszeczkę, nie? O, jak robię postępy, uświęcam się. Albo kiedyś przeklinałem co jedno słowo, a teraz tylko tak co parę zdań. To nie ma nic wspólnego z uświęceniem. Nie można robić postępów w stosunku do swoich grzechów, ale trzeba być od nich wolny całkowicie. Amen? Wolnym. Pan Jezus uwalnia, a nie robi postępy w twoim życiu. A kiedy jesteś wolny, to Bóg później ciebie zachowuje w uświęceniu i mówi, bądź w uświęceniu, trwaj w uświęceniu. Bądź trwaj w tej społeczności z Duchem Świętym, ponieważ On jest odpowiedzialny, żebyś nie wracał z powrotem do niewoli. Chrystus dokładnie zbawia. On nie robi tego tak po trochu. On wyrywa nas, przenosi z królestwa ciemności do światłości. Jeżeli Chrystus wyrywa, to nas wyrywa całkowicie. To grzech nad nami panować nie może. On to robi doskonale. Dlatego jeżeli jest coś w naszym życiu później, co nam Bóg objawia, to jest wynik tego, że po prostu Duch Święty po prostu nas jak gdyby chce, pokazuje nam rzeczy, których żeśmy wcześniej po prostu nie widzieli. Których po prostu w ogóle żeśmy nie widzieli. Podchodziliśmy do tego jak gdyby obojętnie. Ale im bliżej jesteśmy Boga, kochani, to też jest taka pewna tajemnica, ale
inaczej. Kiedy naprawdę przeżywamy z Panem społeczność, wtedy mamy taką fascynację Bogiem, że jesteśmy w stanie wszystko dla Niego zrobić. Amen? Wszystko jesteśmy w stanie wtedy dla Niego zrobić. Ponieważ relacja z Nim jest czymś najważniejszym. Jesteśmy, najważniejsze, co jest w naszym, z naszym Bogiem, to jest nasza społeczność z Nim. Nie ma nic ważniejszego. Więc jeżeli mamy taką relację i weszliśmy naprawdę w tą społeczność z Nim, nic nam nie przeszkodzi. Nic nas nie oddzieli od miłości. Nic. Nawet jeżeli mi Bóg pokaże, pomimo, że jestem w takiej bliskości, a Bóg pokaże mi pewne rzeczy, to jestem gotów to uczynić. Czy jest to możliwe, żeby być w takiej bliskości i Bóg mi pokaże? Tak. Popatrzmy na Izajasza. Izajasz zobaczył Pana. Był w Jego obecności. Zobaczył Pana, w 6 rozdziale czytamy. I co? I od razu zobaczył swój język. Tak? Dlatego, że Boża obecność, jak przesiąka nas, to z jednej strony doznajemy takiego uniesienia i takiej radości, ale z drugiej strony Pan Bóg mówi, słuchaj, możesz być tu ze mną, ale musisz to załatwić, tak? Musisz to uregulować, musisz oczyścić się z tego, bo inaczej nie pójdziesz jeszcze dalej w chwałę moją, jeszcze bardziej. I dlatego Boże Słowo mówi, abyśmy po prostu poddali się Duchowi Świętemu, abyśmy trwali w tym uświęceniu, czyli w ścisłej społeczności z Duchem Świętym, a nie tylko do tego dążyli. Chodzi o to, żebyśmy trwali cały czas w tej społeczności z Duchem Świętym i z naszym Bogiem. I pozwalali Mu, aby On to czynił w naszym życiu. Aby On pokazywał pewne rzeczy, które może nie widzimy teraz, ale później się zastanawiamy, Boże, ale ja Ciebie tak nie czuję, ja Ciebie tak nie widzę, ja bym chciał bardziej Ciebie doświadczać. Co jest w moim życiu? Jakie przeszkody są? Kochani, czy nie mamy tak? Ja tak mam. I kochani, nieraz muszę, Boże, ja chcę wejść w pełnię Twoją. Nie chcę się zadowolić tym, co mam. Dlatego Ty mi pokaż, co jest przeszkodą, co blokuje mnie do tego, aby przeżywać Twoją obecność. I po prostu czekam na Pana. I czekam na Pana. I chcę, aby On po prostu wprowadził mnie. I zazwyczaj jest tak, że Bóg mi nie pokazuje najpierw. On mnie pierwsze wprowadza i później dopiero mi pokaże. Słuchaj, są pewne rzeczy, na które musisz uważać. Czy są pewne zasadzki, które musisz uważać. Są rzeczy, których musisz omijać. Są słowa, których nie powinieneś używać dłużej w stosunku do swojej żony. Są myśli, których nie powinieneś stosować w stosunku do pewnych braci czy sióstr. I Bóg jest dżentelmenem. On, słuchaj, cię nie mówi, słuchaj, no pogadam z tobą, jak ty tam to i tam to. Nie. Po prostu Duch Święty to jest tym, który jest dżentelmenem i on jest takim naprawdę delikatnym w tym wszystkim, co robi. I on w sposób delikatny nam to pokazuje. I teraz od nas zależy, czy my będziemy słuchać go, czy nie będziemy słuchać. Kochani, tym słowem chciałem się podzielić, żebyśmy mieli tą świadomość, że uświęcenie to jest niesamowita ważna rzecz, dlatego że bez uświęcenia nie widzimy Pana. Bez uświęcenia tu już teraz na ziemi nie widzimy Pana. Jeśli nie widzimy Go teraz, to czy myślimy, że Go będziemy widzieć w wieczności? Na pewno nie. Dlatego jeżeli nie widzimy Go teraz wyraźnie w swoim życiu, w swoim sercu, nie mamy z Nim takiej bliskiej społeczności, to chciejmy Pana zapytać. Panie, co jest przeszkodą, że Ciebie nie widzę? Na pewno jakiś grzech, jakaś przyczyna. Panie, pomóż mi rozprawić się z tym, aby przyszła Twoja obecność do mojego życia, abym na nowo mógł Ciebie widzieć i doświadczać, abym mógł się rozkoszować Tobą. Dlatego chciejmy właśnie tak stanąć przed Panem. Teraz może, powstańmy już może, bracia i siostry, chciejmy się pomodlić. My nie chcemy tutaj odprawić nabożeństwa, kochani, ale my chcemy przeżywać przebudzenie w naszym życiu. Przebudzenie zaczyna się wtedy, kiedy nasze życie jest zgodne z wolą Bożą.
wtedy jest przebudzenie. Nie ma przebudzenia wtedy, kiedy nasze życie jest niezgodne z wolą Bożą. Wtedy nie ma przebudzenia. A przebudzenie zaczyna się ode mnie. I kochani, ja bardzo tego pragnę, żeby Panie, ja chcę, abyś Ty zaczął ode mnie, abyś Ty mnie przebudził, abyś Ty, Panie, mi pokazywał i co jeszcze. Ale ja chcę wejść za wszelką cenę w obecność Twoją. Ja chcę wejść w rzeczy, których Ty masz przeznaczone dla mnie. Ja nie chcę się niczym blokować. To jest moje pragnienie ostatnich dni, ostatniego czasu i chciałbym Was do tego zachęcić również, abyście się tak modlili. Panie, ja nie chcę się bawić w religię, ja nie chcę się bawić w nabożeństwa, ja chcę mieć realną obecność Twoją w moim życiu. Chcę Ciebie doświadczać. Chcę doświadczać pierwszej miłości. Chcę się rozkoszować Tobą. Ja chcę biec do Ciebie w każdej minucie, każdej sekundzie swojego życia. Właściwie nie chcę nigdy od Ciebie odchodzić. Nawet nie chcę do Ciebie biec, bo ja chcę być cały czas z Tobą. A jak mam przychodzić do Ciebie, to znaczy, że już odeszłem od Ciebie. Ja chcę być cały czas z Tobą, Panie. I to jest to uświęcenie, które nam pozwala oglądać Pana. Pozwala nam być w Jego obecności. Pod warunkiem, że Duch Święty będzie miał pełne prawo do naszego życia. Będzie nas oddzielał od rzeczy, które się nie podobają Bogu. I będzie nam pokazywał, jak mamy się zachowywać. Chciejmy prosić Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby nas uświęcał, ponieważ bez Jego działania w naszym życiu niestety nie jesteśmy w stanie sami siebie uświęcić. Nie jesteśmy w stanie. To Duch Święty przekonuje nas o grzechach, o tym, co jest niewłaściwe. Chciejmy tylko powiedzieć, Panie, otwieram swoje serce dla Ciebie. Ja chcę być użyty przez Ciebie. Chcę być Twoim narzędziem. Boże Słowo mówi, kto się tedy czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem użytym do celów zaszczytnych. Czystym, czystym. Chcesz być naczyniem do celów zaszczytnych? Bracie i siostro, nie ma nic lepszego, jak być naczyniem do celów zaszczytnych. Nie do celów pospolitych, ale do celów zaszczytnych. Po prostu być w ręku Pana. Chciejmy Pana prosić o takie Boże nawiedzenie, Boże działanie w naszym życiu. Ja wierzę, że Pan Bóg chce nas przebudzić. Chce nas przebudzić po to, abyśmy mieli wpływ na innych. Bo kiedy my nie jesteśmy przebudzeni, niestety nie możemy mieć wpływu na innych. Pan chce nas przebudzić. On przebudza mnie, moje życie i pokazuje mi, pokazuje i wierzę, że mi będzie pokazywał, ale ja nie chcę się skupiać na tych rzeczach. Ja chcę być po prostu posłuszny Duchowi Świętemu. Nie interesuje mnie, jaka jest cena, ale mnie interesuje to, żeby być za wszelką cenę posłuszny Duchowi Świętemu. Panie, Ty powiedziałeś, że przez Ducha Świętego będziesz z nami, że będziesz nas prowadził i że chcesz nas błogosławić. Panie, ja proszę Ciebie, abyś w dalszym ciągu, Panie, sprawował w nas to uświęcenie, to oddzielenie od tego świata i pokazywał nam na rzeczy, które może Ciebie zasmucają. Nie chcemy Cię zasmucać, Duchu Święty, nie chcemy ograniczać Ciebie, ale chcemy, abyś objawił nam Jezusa w pełni, Panie. Abyśmy nie znali Jezusa tylko z Biblii, ale żebyśmy doświadczali Twoją realną obecność w naszym życiu. Panie, objaw nam Jezusa Chrystusa w całej pełni. Ja proszę Ciebie to w moim życiu. Ty widzisz, Panie, jak jeszcze ja, Panie, ile razy się muszę bić w pierś, Panie, z powodu tego, ile rzeczy są jeszcze nieprzemienione. Proszę Ciebie, Panie, abyś Ty mnie przemieniał całkowicie na Twój obraz. Panie, abym mógł być człowiekiem, którego Ty chcesz używać i którego chcesz, któremu chcesz się objawić, Panie. Halleluja. Panie, ja modlę się o każdego brata, każdą siostrę. Panie, aby nasze relacje były właściwe, abyśmy mogli, Panie, mieć Twoją miłość, Panie, abyśmy mogli mieć Twój pokój, Panie. I aby nasze słowa były zawsze, które przynoszą zbudowanie. Panie, oczyść nasze języki, Panie. Tyś powiedział, że najczęściej
językami grzeszymy. Proszę Ciebie, Panie, oczyść i mój język, Panie, z wszelkiego jakiegoś narzekania czy niezadowolenia. Proszę Ciebie, Panie, aby Twój Duch Święty to uczynił. Panie, proszę Ciebie, aby to było takie prawdziwe, Panie, prawdziwe od Ciebie, Panie, bo chcemy doświadczać Ciebie więcej i więcej. Halleluja, bo Ty masz więcej dla nas, Panie. Dzięki Ci, chwała Ci, Panie, błogosławię cały Kościół, Panie, i Panie, wyznajemy, że chcemy być Kościołem tak, jak jest w Dziejach Apostolskich, Panie, Kościołem, gdzie Ty się objawiasz, Panie. Nie chcemy być, Panie, Kościołem jakimś tradycyjnym, skostniałym, Panie, do czego się przyzwyczailiśmy, ale chcemy doświadczać obecności Twojej. Dlatego rozpraw się z nami, Panie, z tym, co Ciebie nie wielbi, nie chwali, Panie. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, pomóż nam. I wierzę, że Ty, Panie, jesteś tym jeszcze bardziej zatroskany. Tobie bardziej na tym zależy niż nam, Panie. Abyśmy mogli być w całym centrum Twojej uwagi, Panie. Abyśmy mogli być w centrum Twojej woli, Panie. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Twoje dzieło, za to, że Ty jesteś Duchu Święty wydelegowany, aby pilnować naszego życia, aby żyć w uświęceniu, bo chcemy Ciebie widzieć już tutaj na ziemi teraz, Panie. Chcemy Ciebie oglądać teraz, Panie, a kiedyś w wieczności. Panie, kiedy Ty przyjdziesz, już będziemy nieprzerwalnej łączności z Tobą, Panie. Ale już teraz chcemy doświadczać tej pełni Twojej, Panie. Halleluja. Błogosław każdego z nas. Halleluja Ci, Panie. Amen.